W miejsko-gminnym ośrodku kultury w Sędziszowie Małopolskim 8 grudnia odbyło się doroczne spotkanie świąteczno-noworoczne podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Sędziszowie Małopolskim prowadzi dwie placówki: Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiercianach i Dzienne Centrum Aktywności w Sędziszowie Małopolskim. Dzięki tym miejscom osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają szansę się integrować i rozwijać. Spotkania świąteczno-noworoczne wpisały się już na stałe do kalendarza imprez organizowanych przez PSONi i są najbardziej wyczekiwanym przez wszystkich podopiecznych wydarzeniem w całym roku. Już od 1984 co roku w miesiącu grudniu obchodzimy taki dzień. Chcemy się spotkać wszyscy razem, żeby podsumować rok. Zresztą grudzień to jest specyficzny miesiąc, ponieważ jest Międzynarodowy Dzień Osoby Niepełnosprawnej, jest Święty Mikołaj, no oczywiście Święta Bożego Narodzenia i Sylwester. To są naprawdę bardzo ważne wydarzenia. Pierwsza część spotkania świąteczno-noworocznego odbyła się w sali widowiskowej Sędziszowskiego Domu Kultury. Tam podopieczni koła PSONi wystawili dla swoich rodzin, a także zaproszonych gości jasełka. W występie rozstrzygnięto różne konkursy i wręczono podopiecznym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną nagrody. Druga część spotkania świąteczno-noworocznego przeniosła się do sali lustrzanej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu. Oprócz wspólnego posiłku był czas na podsumowanie mijającego roku i podzielenie się własnymi refleksjami na temat działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiercanach i Dziennego Centrum Aktywności w Sędziszowie Małopolskim. Maria Siuśko, która od ponad 30 lat jest podopieczną sędziszowskiego koła PSONi, znalazła w nim swój drugi dom. Sympatycznie, miło, bardzo wesoło, dużo się dzieje, dużo wrażeń z spełniania moich marzeń. Dzięki stowarzyszeniowi dużo mogę też pozwiedzać, bo wyjeżdżamy w różne podróże, no i biorę w konkursach udział też. To też dużo satysfakcji mi to daje, że niektóre place, co do tej pory zrobiłam, zostały docenione. No i ogólnie bardzo mi dobrze się tu czuję. Spotkanie świąteczno-noworoczne zakończyło się wizytą świętego Mikołaja. Brodaty święty wręczył każdemu prezent, a także przekazał informacje o otrzymaniu pokaźnego dofinansowania na organizację wycieczek. W tym roku Narodowy Instytut Wolności ogłosił konkurs w ramach Młodzieżowego Funduszu na wniosek zarządu koła w Sędziszowie Małopolskim. Zajął 20 miejsce w Polsce na 350 złożonych ofert. Otrzymamy w ramach zgłoszonej oferty ponad 87 tysięcy złotych na realizację zadania pod nazwą Poznaj Polskę.
I w ramach tej oferty zorganizowanych będzie 8 wycieczek, w tym 4 jednodniowe i 4 dwudniowe. Podopieczni sędziszowskiego koła Psoni otrzymali również słodkie upominki od zaproszonych gości, którzy towarzyszyli im w tym radosnym i długo wyczekiwanym dniu.